Witajcie moi drodzy w kolejnym tutorialu dotyczącym Scratcha. Tym razem będzie to coś bardziej dla początkujących. Stworzymy prosty quiz jednokrotnego wyboru z trzema możliwymi odpowiedziami, a tematyka będzie znana środowiskom niskowiekowym, albowiem quiz będzie dotyczyć Minecrafta. Ze strony pixabay.com będziemy mogli sobie ściągnąć jakieś obrazki klimatyczne, tak by nasz quiz ładnie wyglądał. Ja tutaj będę mieć ludzika, który będzie nam zadawać pytania i też takie tło sobie wybrałem. Zobaczcie, obrazki są oznaczone CC0 Public Domain, czyli darmowe do użytku komercyjnego. I tylko takie są na tej stronie, także ta strona jest warta uwagi dla kogoś, kto szuka darmowej grafiki, ale przejdźmy już do Scratcha. Na samym początku nazwijmy nasz projekt jako Minecraft Quiz. Zapiszmy. I tak, znajdźmy sobie obrazek dla naszej sceny. Będzie to tło Minecraft. Musicie sobie też ustawić odpowiednią rozdzielczość dla waszego obrazka w jakimś programie graficznym, tak by mieścił się on na scenie idealnie. Pozbywamy się kota i dodajemy jeszcze naszą postać zadającą pytania. Przesuńmy go może gdzieś tutaj. I jeśli chodzi o aspekty graficzne, to mamy już wszystko gotowe. Na samym początku wypada, by nasz prezenter się z nami przywitał, tak więc kiedy kliknięto flagę, czyli kiedy zaczynamy grę, to nasza postać przywita się z nami i powie nam, powiedzmy coś takiego. Witaj w quizie dotyczącym gry Minecraft. Zobaczymy, jak dużo o niej wiesz. Trzy kropeczki. Przetestujmy. Jak widzicie, jest dymek. Troszkę za krótko trwa. Niech będzie to 4 sekundy. Witaj w quizie dotyczącym gry Minecraft. Zobaczymy, jak dużo o niej wiesz. Zdążyłem przeczytać. I następnie będziemy chcieli stworzyć zmienną punkty, ponieważ każda odpowiedź nasza błędna będzie punktowana zerową ilością punktów, a za poprawną dostaniemy jeden punkt. I warto na samym początku gry, kiedy się ona rozpoczyna, ustawić te punkty od razu na zero, ponieważ zaczynamy z zerową ilością punktów. I nadszedł czas na zadanie pierwszego pytania. W czujnikach mamy coś takiego jak zapytaj i czekaj. I tutaj stworzymy sobie pierwsze pytanie, a będzie ono brzmiało następująco. Może tak, jedynka. Który z mobów wyrzuca siebie po śmierci proch? Creeper, szkielet, a może owca. Przetestujmy przywitanie i pytanie. Zobaczcie, tutaj tego szkieleta bym może zamienił z małej literki, powinno już być. Creeper, szkielet, a może owca. I teraz my tutaj mamy pole, w którym należy wpisać odpowiedź, a bloczek odpowiedzi jest właśnie tutaj. Tylko musimy to skonstruować w wyrażeniu. Może wyłączę tą grę teraz. Może nie. Najpierw przejdźmy do kontroli. Jeżeli odpowiedź równa się... Jaka jest poprawna odpowiedź? Oczywiście creeper. Jeżeli udzielimy odpowiedzi creeper, to co się stanie? Na pewno zwiększymy
liczbę naszych punktów o 1, możemy zagrać jakiś dźwięk, albo właściwie niekoniecznie. Wystarczy, że nasza postać coś powie. Powiedz brawo, dobrze. A w przeciwnym wypadku, zobaczcie, klikam tutaj na duplikuj prawym i sobie daję tu znowu i odpowiedź błędna. Tego nie musimy robić, ale tak dla czytelności kodu zmień punkty o 0. Przetestujmy, jak to działa. Oczywiście na początku się wita i mamy pytanie. Wpiszemy creeper. Brawo, dobrze. I koniec. Kod się wykonał. A co by było, gdybyśmy wpisali źle? Cokolwiek innego wpiszemy, szkielet. Nawet jakbym tak wpisał, to też jest cokolwiek innego i będzie odpowiedź błędna. Tylko zobaczcie, jest pewna sprawa, ponieważ ktoś może wpisać creeper z małej litery i będzie też dobrze. Tak więc, jak widzicie, nasze odpowiedzi nie zwracają uwagi na to, z jakiej litery są wpisane. Czas na drugie pytanie. I teraz tak. Ten blok kodu będzie nam się powtarzał i wystarczy kliknąć tutaj prawym, zduplikować i przenieść tutaj. I podmieniamy pytanie. Drugie pytanie będzie brzmiało: wilk, świnia, Witcher. Na którego z tych wymienionych mobów możemy założyć siodło? Oczywiście siodło możemy założyć tylko na konia i świnie, ewentualnie, ale tu jest pytanie, na którego z tych wymienionych, więc ma być to świnia. Wpiszmy więc odpowiedź świnia. I przetestujmy. Tutaj pierwsze pytanie. Odpowiedzmy błędnie. I pytanie drugie. Odpowiedzmy świnia. Dobrze, i jest jeden punkt. Jeden punkt, bo pierwsze pytanie było bo na pierwsze pytanie odpowiedzieliśmy błędnie. Zrobię jeszcze jedno pytanie. Szkoda robić tego więcej, ponieważ zasada ich tworzenia jest taka sama. Czyli duplikujemy. Ja tutaj sobie wkleję, sobie zapisałem je wcześniej. Tutaj zapiszę 3. Płomienna różdżka wypada z potwora o nazwie Slim, Guardian czy może Blaze. Poprawna odpowiedź to jest Blaze. I to by było ostatnie pytanie. Tutaj błędnie wpiszmy. Tutaj może poprawnie. I tutaj tego Blaze'a wpiszmy. I 2 punkty rzeczywiście, bo pierwsze było błędnie odpowiedziane. I powiedzmy, że nasz quiz składał się z 3 pytań. Wypada go jakoś zakończyć. Czyli po ostatnim, trzecim pytaniu nasza postać powiedziałaby coś takiego. Brawo, ukończyłeś quiz. Twoja liczba punktów wynosi, no właśnie, x na 3 pytania. No właśnie, i teraz jak wpisać to, ile my mamy punktów?
Zobaczcie, to w ogóle sobie skopiuję. Musimy skorzystać z takiego wyrażenia połącz słowa i zrobimy tak. Wrzucimy to tutaj i mamy. Brawo, ukończyłeś quiz. Twoja liczba punktów wynosi i tutaj wrzucamy punkty. Ale nie mamy jeszcze tego na ile możliwych, dlatego wypadałoby jeszcze jedno dodać, takie połącz. I zrobilibyśmy tak, tutaj wrzucamy. Brawo, ukończyłeś quiz, twoja liczba punktów wynosi punkty na 3 możliwe do uzyskania. Dobrze, i przetestujemy, jak to wszystko wygląda. Odpowiemy poprawnie, powiedzmy, na 2 pytania, czyli tutaj będzie creeper. Tutaj damy tą świnię, a tutaj wpiszmy źle, guardian. Odpowiedź błędna i brawo, ukończyłeś quiz, twoja liczba punktów wynosi... Ojku, za krótko to dałem. Powtarzamy. Odpowiedź trzecia będzie udzielona błędnie i mamy tekst. Brawo, ukończyłeś quiz. Twoja liczba punktów wynosi 2 na 3 możliwe do uzyskania. Tutaj widzicie, że przydałaby się spacja i wtedy będzie już wszystko w porządku. Będzie ta przerwa między tym tekstem na. To by było tyle, jeśli chodzi o ten tutorial. Ja zrobiłem jakby... Ja zastosowałem najprostszy z możliwych sposobów zrobienia takiego quizu tekstowego, bo przecież moglibyśmy zrobić to nieco inaczej, czyli zamiast wpisywać w pole odpowiedzi odpowiedź, to moglibyśmy wybierać odpowiednie przyciski z odpowiedziami. Gdybyście chcieli zobaczyć, jak się robi taki quiz, bo to już jest trochę trudniej, no to napiszcie mi w komentarzu. Fajnie byłoby też zobaczyć jakieś ciekawe pytania odnośnie Minecrafta. I jeszcze mógłbym zrobić taki tutorial odnośnie tworzenia takiego quizu w Unity. I też macie tutaj przykład, jak on wygląda w całości. Macie tutaj linka. I to by było właściwie tyle. Także w takim razie trzymajcie się i do zobaczenia.